Wracamy do linka, który masz na Discordzie, to będzie nasze credo, jak to się tam mówi. Wracamy z powrotem. Jasne, wracamy do warsztatu, stary. I teraz omawiajmy po kolei, co zrobiłeś nie tak. Okej. Okay. Pierwszy ruch piękny, bezbłędny. Drugi ruch również. Wytłumacz, co tu się wydarzywszy. W tym momencie tutaj? Tak. No wydarzywszy się to, że ja uruchamiam swoje jednostki do środkowej strefy tej szachownicy, nie? Tak, powrotem sobie konia. Super. On broni sobie tutaj pozycji. Tak, tak. No. Dobra. I zagrałeś tak? Ocenka ruchu. No to był ruch, wydaje mi się, iście chujowy. Nieprawda. Po pierwsze, on sobie mógł zbić tym pionkiem, sobie to mógł. I tak poszło w partii. Ale teraz patrz, grając takie ruchy, musisz policzyć w głowie. On bije, widzisz tego pionka i teraz myślisz, okej, okay, ja mogę zbić tym, ale mogę też zbić tym. Aha. Więc najpierw patrzymy z reguły na figury lekkie. On bije potem. Widzisz pozycję w głowie? Tak. I potem wchodzę tu. Super! I takie coś poszło, tylko zajęło ci to więcej czasu i on tego nie wszedł. On nie chciał, zobacz ci, on stary nie chciał po tym centralizować ci hetmana. Bo zobacz, że tutaj ten hetman jest w centrum, jakby co nie było. Aha. Ciężko go stąd, wiesz, kiwkę zrobić. Więc on nie chciał to, wyprowadził figurę. I teraz ważna zasada, lekcja numer 2. Tak naprawdę. Nie ruszaj tego piona. Okej. Okay. To jest kurwa, rozumiesz? To jest F2, tak? To jest twoja, najczulszy punkt. To jest tam pod skórką, jakby cię ktoś złapał. Tam, gdzie szczypi. Najgorszy punkt u niego to jest to. Wyrób sobie nawyk, że to jest bardzo czuły, wrażliwy punkt, którego nie ruszasz i nigdy nie graj takiego ruchu na przykład. Tylko jak widzisz, że on cię atakuje, to wspieraj to figurami. Jak byś to wsparł figurą? Jaką? On tu mi daje konia, tak? Tak, atakuje koniem to. No to ja tutaj zrobiłem. Tak. I tego nie chcemy nigdy więcej zobaczyć. Okej, no to przepraszam cię bardzo. Jasne, możemy zrobić. Jasne. Tak. Ocenka ruchu. Zastanów się teraz, czy przypadkiem. Patrz, to jest Lamborghini, to jest kurwa Seicento. No tak. Czy przypadkiem Lamborghini. Nie, jakim się przejechać. Nie, chodzi o to, że blokujesz kurwa, rozumiesz, mówię ja z garażu. Okej, czy mogę robić to tak. Dobra, no ale zapomniałeś o swoim koniu. To jak się mówi Lamborghini? Bo mnie wyzywają na czacie. Nie wiem, stary, ale no ja zapomniałem o swoim koniu. Znaczy, dlaczego zapomniałem o swoim koniu? Bo zobacz, jak pójdziesz tu, poszło tak, to tu bronisz piona, ale zobacz, że ten koń straciły porozumienie i za darmo ci zwalę konia. A ty tego nie chcesz. Okej, cofnijmy jeszcze. Tak, czyli inaczej chcesz tego pionka bronić. Tu. Świetnie. Może koniem, tak. Świetnie. Ale tu jest w ogóle opcji obrony, to i stary, szaleństwo, świetnie, no. I teraz ci muszę wytłumaczyć. Im więcej partii w życiu zagrasz, tym więcej rzeczy poznasz, tym więcej błędów nie popełnisz. I ja uważam, że takie od 0 do 1000 to może być pół roku nauki, może być 2 lata nauki, a może być nawet miesiąc, jeżeli się weźmiesz sam siebie i wiesz, będziesz grał partię i każdą tłumaczył sobie na przykład ze mną, dlaczego przegrałeś, bo już myślę, że zrozumiesz, że znaczy, tak nie wolno zagrać. Powiem ci tak, ja wiem, że to wygląda z mojej strony mega amatorsko, ale kilka rzeczy mi otworzyłeś tak oczy, że to w ogóle inaczej na tą się gierkę patrzy, naprawdę, no tu jest, w ogóle jest mega, to jest skomplikowane trochę, nie? To ale, jest też trochę, wiecie, to jest trochę komplikowane. Ja cię też rozumiem twoją stronę. Chciałbym ci powiedzieć, że łatwo się to ogląda z punktu widzenia widza, który siedzi przed kompem, być może pije browarka 0%. Tak, no bo tak też poznałem tą grę, ale jak już grasz, wiesz, wiadomo też, że jesteśmy trochę na żywo, jest trochę taka presja, nie? Jest, no nie ukrywam, trochę się stresuje, nie? Trochę się stresuje, jasne. Ale sporo już przyswoiłem. Na przykład, że ten pionek ma jeden punkt, koń ma 3 z gońcem, wieża ma 5, a hetman ma 9. Przykładowo jest taka zasada. I te rzeczy na przykład to są takie już podstawowe. Dobra, lecimy dalej. Jest przykładowo taka zasada, że jak tutaj widzisz, że on cię bije, to ty możesz to zbić. Unikać zawsze jakichś nieprzyjemności. Bo tak chyba zrobiłem nawet. Tylko, że trochę później. A teraz, gdybyś to zrobił, on jest zmuszony odbijać. I zobacz, znowu ten pionek dalej jest podbiciem, ale ty możesz sobie pozwolić na obronę go w sposób dowolny. Tylko kurde, nie pionem F. Wiadomo dlaczego. Przypomnij dlaczego. Wiadomo, no bo przecież burzy nam cały zamek. Tak, a przede wszystkim jak zagrasz coś takiego, to ja zagram gońcem tu. I zaraz ci wytłumaczę, o co chodzi. Spróbuj zrobić roszadę. Możesz mi go tu wsadzić, nie? Wsadziłem ci go, mówię ci, to jest pod skórką. Czy ty możesz teraz zrobić roszadę? Pokaż, spróbuj. Nie mogę zrobić roszady, będziesz go atakował. Ale czy da się w ogóle systemowo zrobić roszadę? Nie mogę. Dokładnie, bo zobacz, jakbyś zrobił roszadę, to od razu wszedł. Bo tak kogoś G1, nie? Dokładnie, stary, to tak jakbyś otworzył okno na noc, kurwa, i napisał, proszę mnie okraść. Nie ruszasz tych piątek. Dobre. Nie robisz tego, po prostu ty, to są twoje,
To jest twój zameczek, nie? Wiesz, co też mnie, wiesz, jednocześnie zastanawia, podnieca w tej grze i przeraża, że właśnie dopiero jak w chwili, jak ogarniesz, że zrobiłeś głupotę, dociera do ciebie, jakie to jest jednocześnie proste, nie? Co ty zrobiłeś, ale nie? Stary, to jest ale jak w życiu. Ale rozgrywki, dlatego ja tak czasem krzyczę, kurwa, wiesz, głośno, bo dochodzi do mnie, że zrobiłem totalną głupotę, nie? Cieszę się, że sam wyciągasz wnioski i to widzisz od razu, bo mówię, powiesz, kurwa, jeszcze 157 razy. I to tylko podczas tego tygodnia. Zakładamy, że rozwijamy to do 1000, chciałbym cię doprowadzić. Każda nowa pozycja będzie dla ciebie czymś nowym. Wiesz, pierwszy pocałunek z kobietą, pierwszy wpierdol, pierwsza pizza z ananasem, nie polecam w ogóle. Wiesz, jadłem jeszcze, nie jadłem, więc... Szachy są jak życie. Każde coś jest dla ciebie nowym doświadczeniem. I muszę się tego adaptować, tak? Wiadomo. Tak jest. Albo to lubisz, albo od razu nie tego lubisz. Załapać, bo to nie jest tak, że od razu skumasz, nie? To nie jest tak, że ty po lekcji ze mną idziesz, stary, i łapiesz, rozumiesz, mistrza klubu w mieście, siadacie i go ogrywasz. Nie ma opcji. Wszystko zależy teraz od ciebie, ale to... Czy muszę wejść na największą szachownicę w mieście, w sensie takiego klubu z szachami? No. Z buta wjechać, kto tu jest kurwa najmocniejszy? Wziąłem go od stolika, reszta się patrzy w kółko, on tam stoi, a ja go ogrywam jak w tym filmie, dzieciństwo tak. Szachowe. Tak robisz. Ja przegrywam tą partię, ale ktoś tu mówi... Woźny mówi. Przegrał, ale grał kombinację, tak, widzę mnie talent. Wiem, o co chodzi, stary. I tak jest tutaj ze mną, wszyscy po mnie cisną jakieś platynoludy, piszą do mnie, wiedzą, gdzie grałem kombinację. Film. Bardzo fajny film zresztą. Stary, i mówię ci, to jest właśnie to, że sukcesem będzie to, kiedy ty zrozumiesz te wszystkie rzeczy, wyciągniesz wnioski i przebijamy jakiś pułap i stereotyp, nie? Że but też czujesz stres, ja ci się nie dziwię. Mówię ci, też ogląda to 20 tysięcy live. Ja rozumiem, to duże kwoty, duże liczby. A wiesz, dlaczego to jest stres? Bo wiesz, wiadomo, można się wygłupiać, można być silny na siłowni, ale szachy to jest gra, no taka, wiesz, na inteligencję. Dlatego mi jest trochę głupio, że popełniam takie błędy, no bo to jakbym, wiesz, najlepiej sobie nalepkę na czole, że jestem jebanym głupkiem, tak? Każdy myśli, że rozumiesz, ktoś tak powie. I każdy, kto zaczyna, z kogo uczyłem, a uczyłem różnych ludzi, mieli ten stres, że czasami nawet nie chcieli wyjść live, tylko ćwiczyliśmy offstream. A mówi ci stary, że ci, co się z ciebie śmieją, też mają jakieś 400 elo na czeską i po streamie idą i sami podwalają hetmany. Rozumiesz? Trzeba to po prostu przełamać, no. Dobra, a co do partii? Wyciągnij wnioski. Nie ruszasz pionka F, wychodzisz figurami. Przypomnijmy sobie, że musisz pamiętać, że na przykład tego nie zagrasz, żeby bronić pionka. Idziemy dalej. Tu poszło... okej, okay. Do tego momentu jest całkiem dobrze, zrobiłeś roszadę, okej, okay. H6, cofnąłeś się fajnie, poszło G5, tu zrobiłeś misklik, nie, trafiłeś pionka, tak. Nie wiem czemu, poniosło cię, jakbyśmy wrócili się do tej pozycji, jak byś znaczy zagrał? No to na pewno nie mógłbym go bić, ale muszę uciekać. Tak, i słuchaj. I tu bym poszedł. Bo spoko. Jednocześnie on niby atakuje mnie, ale ja tą pozycję bronię pionkiem. Dobra. No to teraz zasada numer 3. Czy tam 10. Nie liczę. Słuchaj, wciśnij literkę F, odwróć szachownicę, żebyś patrzył z punktu widzenia czarnych. Okej, widzę, no. Zobacz, stoi ta pozycja. Zobacz, wyobraź sobie, że grasz z czarnymi. Fajny zamek. Bezpiecznie to wygląda? Bezpiecznie, bardzo bezpiecznie, no. Tak. A patrz na to. Jak to wygląda? Ale ja gram czarnymi jakby teraz, tak? Tak. Jak to wygląda? Czy to jest zamek? No tak, jest zamek, nie? Stary, zamek, w którym jest przeciąg. Kurwa, to jest obora już. Ten król normalnie se może wyjść. To nie jest zamek. I tak, bo tu może wskoczyć jakiś koń czy coś. Stary, nawet nie chodzi o to. Ty możesz za chwilę atakować to wszystko i to rozwalić. Tak, tak, czyli nieszczelność zamku się pojawiła. Tak jest. Ja grałem czarnymi, rozumiem, tak? Ja jestem czarnymi. Tak, tak. Nie, oni czarnymi. Nie, ty jesteś czarnymi, że to jest nieszczelne. Żebyś uczył się też na błędach oponentów. Ty przegrałeś tą partię, ale to nie tak, że on był bezbłędny. On robił błędy. On grał błędnie, ale no, szachy to gra błędów. Ty zrobiłeś więcej błędów. Przykładowo, on, rozumiesz, otworzył obora, ty się wpierdolisz na czołowe w drzwi. Zamiast cofnąć swoje sajczęto, rozumiesz, czaisz bazę. Po prostu zrobiłeś głupotę. Tak, za szybko, wiesz. On mi pomachał tą marchewką koło nosa, jak ja taki głupiec to zjadłem, zamiast poczekać, nie? Dokładnie, wiadomo, no, wracamy do... Kurczę, zasada chyba numer 4, to ci mówiłem, po co on tak zagrał, nie? Tak. No chciał mnie podsypać w klubie, ale nie dzisiaj. Znaczy, no dzisiaj mu się udało, ale następnym razem będę wiedział, co pić. Tak jest. No i ty cofnąłeś. To byś powinieneś cofnąć. A jak to zbiłeś, to tak naprawdę prawda, partia się kończy. Tu ładnie wyprowadziłeś awka. I przypominam ci, mamy tą pozycję. Jakbyś teraz, co byś teraz zagrał w tym momencie, gdybyś jeszcze raz mógł rozegrać tą partię? Tylko ja gram czarnymi czy białymi? Białymi. To mogę z F wcisnąć z powrotem, jasne, tak? Jasne. F, okej. Okay. Co bym teraz zagrał? No. Mamy otwarty zamek. Tak. Słuchaj, teraz skupiaj się na tym, kto jeszcze nie bierze udziału w wojnie, ewentualnie co już możesz atakować. Musisz szukać słabych punktów oponenta. Jak w boksie, nie? Masz słabą lewą rękę, to chyba tam się w lewą wiadomo. Atakuje, nie wiem. Ale tak, patrzę na słabe ruchy oponenta. No. Na słabe postawy. No widzę tutaj, tu jest otwarta linia praktycznie, czy no.
No wyprowadził mu tą wieżę, bo na tym się chciałem skupić, żeby wyprowadzić wieżę. Świetnie. I ją chciałem wyprowadzić, no albo tak. Co ci mówiłem o tych ruchach? Nie, one są chujowe, tak, cofamy się. Super. Jakbym chciał wyprowadzić wieżę, no to tego bym schował i tu bym ją dał, nie? Okej, okay. Znaczy jak gdyby strasznie nieświeżo ten hetman, gdzie ty nim pójdziesz dalej? Jak pójdziesz nim tutaj, kurwa, no to jest, nie, tu jak nim pójdziesz, to gdzie nim dalej pójdziesz? Przykładowo, że chcesz w kolejnym ruchu się ruszyć hetmanem. No tutaj na przykład. Okej, okay, super. A ja ci to zbiję gońcem za darmo, tak? I jest git. No nie jest git, nie, no jest właśnie. Git, nie jest git, tu tak Dobra. Samo nie mogę. Tak jest, czyli cofamy. Tu. Okay, to nie, chodziło to o to, same. Że raczej tu do przodu, stary. Wie pan, co to znaczy, i atakujesz czuły punkt. Czułym punktem będzie ten pionek. Tak, czuły punkt, na przykład, zobacz. Jak ja bym ci miał spingować, co jest niebronione u niego w bazie, to jest to niebronione i to. I jedno z tych możesz atakować, bo jest szansa, że on nie zauważy, a ty go, wiesz, na pełnej. I zobacz, mhm. Król się już nie czuje swobodnie. Szukasz punktów, jak już wyprowadzisz większość figur, które są podatne na atak. Przykładowo tu, on ma szansę to obronić, cóż, nie udało się, idziesz dalej, hetman. On okay. gra przykładowo tu. I teraz wracamy do roli budowania planów. Co byś zaplanował? Cóż bym zaplanował? No tutaj ta królowa widać jest odkryta. Co ja bym mógł zaplanować? Tą wieżę miałem uwolnić. Świetnie, stary. Pamiętaj konsekwencje jak w szachach. Kurwa, w siłowni. To był mój zamiar. To był mój zamiar, tak żeby jest. Uwolnić wieżę od samego początku. Tak jest, tak jest. No nie wiem, czy to będzie dobre miejsce? Świetne, najlepsze, idealne, piękne. Teraz on. No co i teraz, może no ja już teraz nie wiem, to już jest stary. Gramy na poziomie 1500 tak naprawdę. Jest coraz, rozumiesz, goręcej. Goręt, kurwa, bardziej ciepło gorąco. Się robi. Cieplej. Robi się gorąco. Dobra, i zobacz, ja już puszczam hamulce, atakuję w centrum. Mm-hmm. I teraz musisz mieć rozkminę. Dużo rzeczy się stało. Full focus teraz tymi opowiadają o pozycji, jakby to była wojna prawdziwa. Co się dzieje? Więc tak, no tu mam pioneczka, mogę go zbić, ale tu no tu już jest wojna, tu już się dzieje wojna. Chciałbym to przemyśleć wszystko. Oddal się od kompa, stary. Czekaj, zrób taki nie. krok do tyłu. Zrób krok do tyłu od kompa, żebyś nie widział całą szachownicę, zobacz. Otworzyło się to. Tak, no on mnie szachuje, chciałem go obronić. Widziałeś to, tak, że... No, hetman jego może mnie zbić. Tak, tak. Tak, no ale konsekwencją tego będzie, że ja go tak potem zbiję, nie? Okej, okay, czyli to widzisz, git. Nie mogę też zbić tego pionka, no bo koń zaatakuje tą pozycję. Jasne. Więc muszę spierdalać hetmanem gdzieś. Nie, niekoniecznie, bo hetman to ty odbijasz wieżą, gońcem albo pionem. Ten hetman jest super broniony, 9 za 9 to równa, to uczciwa cena, 0 za 0, nie? Czyli hetman jest broniony, tak. Czyli nie musisz na nim skupiać teraz. Tak. Czyli odsunę się, co ja mogę zrobić? Tak, musisz widzieć wszystko. Nie, no wiadomo, tu ci zbił piona. Na tym się musisz skupić. Tu mi zbija piona. Nie no, gdzie zbija tego? Git, dobra, on ci bije hetmana. Ja zbijam mu hetmana. I super, i tyle. I to wszystko było takie straszne tylko na tyle. Ale chodzi o sam fakt, żebyś takie rzeczy widział. Bo to mogło być, tam mogły być dymy. Chodzi o to, żebyś widział, że to zbicie piona to nie jest tylko ten pionek, tylko tu się otworzyło coś. Mhm. Rozumiesz, zajebiście. Wow. I słuchaj, jeszcze taka jedna zasada. Policz teraz matematycznie, kto ma więcej punktów, dawaj. Matematycznie... Czyli do sumy te trójki, ja piątki, szóstki. Koń... No. Znaczy, tu mam 10 punktów, z koniem mam już 16 i z tym wariatem. Mhm. To jest 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 plus 9 to jest 31. My królowej nie liczymy, 32. 32 Dobra. Punkty mam. On to... ma raz, no. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 19... Nie, 20. 15, hetman to jest za 9. 24. O kurwa, to się pogubiłem jeszcze raz. Dobra, w skrócie chodzi o to, dobra, to inaczej, popatrz na lekkie figury. Kto ma więcej lekkich? No ja. Co kurwa? Jak lekkich masz więcej? Raz, dwa. Lekkich. 3, 4, 5. A ja mam raz, dwa, 3, 4, 5. Mamy tyle samo. Dobra. Figury lekkie... Nie, przepraszam, on nie jest lekką figurą, hetman. Tak. Przepraszam, hetman wieża nie jest wieża też figurą. Nie jest lekka, stary, wieża jest twierdzą. Wieża to jest twarda wieża, to jest ciężkość, to jest działo. No to ja mam dwie tylko figury. A on ma ile? No widzę, że ma już, wieża jest ciężka, zapomniałem. On ma raz, dwa, trzy. Super. I zapisz sobie na kartce, że ten, kto ma więcej punktów, ten mu się opłaca wymieniać, a jak ten, kto ma mniej, ten nie wymienia. Nie chcesz wymieniać, kiedy masz mniej, i ja ci to wytłumaczę. Jak wszystko teoretycznie wymienisz, to co mu zostanie, ta przewaga, będzie bardziej widoczna. Rozumiesz? Mhm, mhm. Ło, dobra, tyle w sumie. No,
Jest ciężko, powiem ci, a spodziewałeś się, że będzie łatwiej, co? Nie, stary, właśnie to jest ten twój strach nowicjusza. Powiem ci tak, pracowałem w przedszkolu, pracowałem z dorosłymi ludźmi po 2 lata, 3. Pracowałem też również z niepełnosprawnym człowiekiem, który też miał dużą zajawkę i każdemu udało się osiągnąć różne pułapy. I nie mówię, że teraz, że ty na przykład z tobą się ciężko pracuje, tylko jesteś nowicjuszem. Tak totalnie real talk, nie? Totalnie real talk i uważam, że jeżeli teraz wyciągniesz wnioski z tego, teraz po naszej lekcji pograsz sobie w szachy. Tak, na twoim poziomie, powolutku będę sobie grał. Tak, bez pośpiechu, możesz na widownią, bez widowni, twoja, wiesz, wola. Piszesz do mnie ewentualnie pod koniec dnia, Bartek, patrz jak zajebiście zagrałem, albo Bartek, dlaczego tu przegrałem. Nie używasz maszynki, taka jest zasada, stary, czyli nie włączasz programów i nie włączasz analizy, bo maszynka to tylko cyferki, które coś tam ci pokazują, a ja jestem człowiekiem, który jest ci w stanie coś wytłumaczyć, okej? Okay? Jasne, jasne. I idąc jeszcze krok dalej, bo zbliżamy się do końca, żeby też za dużo w ciebie nie wpajać rzeczy, to musi być dużo, dużo twojej samodzielnej pracy. Jak ty możesz progresować? Jakie mam zadanie na dzisiaj? Na dzisiaj, stary, też żebyś się nie zesrał, to pamiętaj o tych zasadach, które się nauczyliśmy. Zagraj sobie jakieś partyjki, możesz mi je wysłać. Na priv potem, jak ci poszło. I zawsze rób zadania szachowe. Jest takie, tu na liczes czy na czesko, masz zadania szachowe. Jest jakaś pozycja i musisz zagrać najlepsze możliwe posunięcie. Lekcje sobie robić, dobra. To jest zadania szachowe. No, lekcje też, gdzieś tam poznajdujesz to, czy na czeską, czy na liczes. I te zadania też możesz robić, po prostu to jest twój stały trening. A taki plan treningowy, taki jak wiesz, na siłowni, to ci rozpiszę niebawem. Okej, jasne. No powiem ci, że otworzyłeś mi oczy na pewno na szachmata, na matowanie wieżami. I te 4 złote zasady, które mi powiedziałeś. Cztery złote zasady to musi być twoje credo, no, nowe dekalog, tylko że 4 zasady. A, jeszcze dawaj, matowanie wieżami przećwiczymy pod koniec naszych zajęć. Oczywiście, jasne. Żeby zobaczyć, ile wyciągnąłeś. Pamiętaj, nie spierdol tego, wszystko się uda. Pyciur, nie czuj stresu. Ustawiam pozycję trochę inną niż ostatnio, żebyś... dobra, kontynuuj z tej pozycji, zagraj ze znajomym, rudy gambit. Dobra. I zaczynamy. Tak jest. Tak, tak jest. Okej. Dobra. Odcięta linia, tu jest mój król. Dasz radę, spoko, nie stresuj się. Nie stresuję się. Po prostu... jak to było? Tu się schodzę, tylko tu mnie król blokuje. Dobra. Git jest, git. Bo ty będziesz mi tak uciekał, tak? No więc musisz sobie przypomnieć, na czym polegał ten mat. A, tu mu blokuje linię. Kurwa, no. Nie, spoko, nie chcę cię też... Dasz radę, ćwiczyliśmy to na tyle długo, że sobie przypomnisz, że jedna wieża po jednej linii, druga po drugiej, prawda? Muszę cię zmusić, żebyś zszedł na dół. Tak. Ta już trzyma, ta też trzyma. O, no, jakiś progres. Teraz to muszę uciec, ta trzyma tu. Kurwa, jego mać, no nie kurwa. Bo ta kurwa stoi w środku, ten król, rozumiesz? To go zrzuć! To jest twój zawodnik! To go zdejmij, ale nie teraz, bo ja ci zdejmuję wieżę. Dobra, jeszcze raz. Ja się poddaję. Stał ten król zajebany, się nic nie robił, no. To go zdejmij z ringu, dokładnie. Specjalnie ci go postawiłem na środku, żeby ci przeszkadzał. Okay. Czaisz? Tylko let's po to. Let's get popping. Tak, i na luzie. Przeszkadza ci król, to go serio, zrzuć go. Pierdalasz to. Super. Dalej go możesz zrzucić, jak ci przeszkadza. Schodzisz moją pułapkę. Dobra. Jeszcze czuję, jak ja bym cię spychał tutaj, a nie ty mnie. Ale dobra, damy radę. Okej. Okay. Super. Teraz nie mogę tego spierdolić. No nie, no już jest mat w 2. Mat in 2 jest. Naprawdę. Nie, spokojnie. Nie wygłupiaj się, Filip, kurwa. Full focus, masz 2,5 minuty. Tu mam blokadę. Tu mam blokadę, więc tu wchodzę, nie? Co? No dobra, dam ci szansę. No ale no przecież patrz. Spoko, rozumiem stres też. Przypomnij sobie, które linie teraz odcinasz, po których liniach. No, kurczę, no widzisz, co ja rysuję? Nie, właśnie nikt nie widzi tego, jak gdyby. Kurde, nikt tego nie widzi. Nie, serio mówię, no nikt patrz, nie widzi. No patrz, ta linia odcięta, więc tu go zmuszam do iścia w dół. Nie, ty mnie, ja mogę iść w każdy bok, ja mogę iść w boki, a ty mnie musisz zmusić w dół. No dobra, to idę w bok, jak mi pozwalasz. Co jest kurwa? Dobra, full focus, skup się. Dobra,
Ja to z rapowaniem ciężko mi teraz idzie, dlatego zrobimy coś takiego. No nie mogę. Ale to jest... Nie, to jest kurwa jakieś jebane kurjestwo. To cały czas ucieka ten jebany król. No bo ty musisz ogarnąć, których liniach mnie ograniczasz. Ale patrz, w tych ograniczasz... No teraz jest dobrze, ucieka. No co ty... Ty tango tańczysz losowe. Cześć, cofnij ruch, cofnij ruch. Było dobrze, teraz jest odcinek. O, git. I blokuję ci linię, teraz kolejną chcę zablokować linię. Super, teraz ci podokuczam trochę, ale musisz zrozumieć, że pomysł jest dobry. Chcesz iść w dół, ale nie możesz, bo król blokuje. Tu ci linię górną daję. No i co? Ja muszę cię jakoś wypchnąć stamtąd. Stój! Dobra. Dobra, coś ci pokażę na przykładzie ruchu mojego króla. Musisz to cofnąć. Patrz, jak ja pójdę tu, to gdzie byś poszedł? No żeby ci odciąć tą linię, no chciałbym tu. Świetnie. No i patrz, ty poszłeś na ukos. Ale cofnij, no, cofnij to. Ja idę na ukos, nie możesz iść tam, ale chcesz gdzieś tą linię odciąć. To jak to zrobić? Świetnie. Super. Full focus. Świetnie. Świetnie. Uwaga! Tą linię ci odcinam. Tak. Gaga. Wie pan co to znaczy? Chciałbym umieścić swoją wieżę wyżej. Tam są tutaj. Fajny donate dostałem. Dzięki, dobra. Jest szachmat. Ostatni raz i daję ci spokój na dzisiaj. Jasne. Ja ci ewentualnie na brief napiszę, co możesz jeszcze ćwiczyć i co jeszcze musisz zrobić i się umówimy na kolejną lekcję. O ile jeszcze chcesz, oczywiście. Na challenge. Oczywiście, że tak. Nie, bo to ja widzę, że będzie wyzwanie. Ja to widzę, że będzie wyzwanie i chcę się tego podjąć. Dobra. Linie. Chcę odcinać linie. Mnie wzmocniło tak, jakby cię biednymi nazwale. Mają za wariata, ale nigdy marionety. Tak ćwiczę silną wolę, prosto siłę. Kurwa, sorry, to nie był ten ruch. Czemu mają mnie te siksy na tapecie? Młode koty coś gadają. Dobra, już masz odciętą fajną linię. Zobacz, król jest odcięty. Stój. Troszkę inaczej niż zawsze. Po linii C stoi wieża. Ja mogę tylko po B i A chodzić. Powoli sobie ogarnij, że król tylko tu. No, ale jeśli nie ruszę się, to cię zbije. A możesz. To może, jeśli się nie ruszę, to mi zbijesz wieżę. Tak? Tak. Czyli w sensie jakiś. Więc muszę nią uciekać. Więc musisz mieć giga ogar, tak, ale tak, żeby trzymać to... O, no gitem jesteś. I teraz muszę trzymać linię i go wyprosić tamto. Super. I ostatnie dwa ruchy. Czemu nie? Lubię rap. No trzy. Dobry chuj. To jest tak. Ja to czuję. Mogę lecieć dalej, kurwa. Lecę dalej. Mówi się tutaj, no. Nie no, stary, prawie, jeszcze raz, cztery. Nie, jest git, tutaj jest git, już nie tu musimy... Jest git, tak? No jedna linia jest odcięta. Skup się, tak, jest git. Tu odcinam cię. Jest gicior. No prawie, jeszcze troszkę, jeszcze wyżej musisz, jeszcze kurwa. Wyżej. O! No! Ale no, będzie to wyzwanie na pewno. Stary, będzie. Ale no jest spoko. Wydaje mi się, że jak se pogram dzisiaj sam w ciszy, wiesz, bo też nie chcę cię zawieść, to wymasteruję to, nie? Tak. Te schody. Słuchaj, bądź pewien jednego. Nikt nie ma od ciebie wymagania, ja też się nie zawiodę. Zrobię wszystko, żeby ci pomóc i zrobimy to razem. I serio uważam, że dasz radę. Nie wchodziłbym w coś, gdybym pomyślał, chuj tam, nie da rady, ale będziemy udawać, że da i wiesz. I ma dasz radę, poważnie. Także ja myślę, że jeszcze na piwku byśmy się dogadali. Jutro słuchaj, gram turniej, tak. Więc jutro, chyba żebym się odpalił przed turniejem, ale to jeszcze powiem chyba trajka. To była moja pierwsza jakakolwiek, czegokolwiek lekcja od 9 lat, tak? Dawno nie byłem na takiej lekcji, świetnie się bawiłem, bo nie dużo nie gadałem, bo trochę byłem zestresowany, ale na pewno mnie nauczyłeś tutaj rzeczy, muszę to wszystko wcielić w życie, potrenować i co, ja jestem chętny na dalszy trening, na współpracę. Super, bardzo mi to się podoba, stary, i tak zrobimy po prostu, że... umówimy się na kolejny trening, dogadamy się na pliwku i myślę, że teraz najważniejsze będzie to, żebyś był sam wobec siebie szczery i faktycznie, jeśli złaś zajawkę, grał i robił zadania, dobra? Okej, czyli zadanka sobie jakieś porobisz na pewno, na tym cheese to się znajdę akurat. Dobra. No dobrze, powiem ci tak szczerze, spodziewałem się, że będzie w chuj łatwiej. Serio? No po prostu, szczerze, tak, myślałem, że to będzie, wiesz, buła z masłem, a tak naprawdę, no będzie to dla mnie wyzwanie,
No i cóż mogę powiedzieć? Dziękuję ci na pewno za lekcję, pierwszą. No, ja tobie również dziękuję. Fajnie się też bawiłem na pewno. Myślę, że to będzie fajny challenge, wiesz? Ja lubię challenge, wyzwania. No ja też się dobrze bawiłem, ale czasami, wiesz, robiłem takie kretyńskie błędy i aż mi się trochę smutno robiło ze swojego powodu, że wiesz, ty mi tu poświęcasz czas, a ja robię kolejny zabłąd. Nawet tak nie mów, serio. Nie mów tak, bo aż się czuję jak jakiś tyran. Mega było spoko, serio. Absolutnie, i też właśnie, żebyś mi mówił konkretnie, nie bój się mnie wyzywać, ja na pewno cię nie znajdę, ci nie rozjebię, więc nie ma problemu. No nie, konkretnie idę do fizjo, wracam o 21:00 i będę ciupał, nie? Jasne, to ja z tego miejsca pragnę przypomnieć Paris Platinum, zapraszam do niego na stream, jak będzie miał odpalone. Co prawda to jest Facebook, chyba nie powinienem reklamować innej platformy, więc po prostu samego Parisa wam mówię, był tutaj i będzie challenge. Byłem tutaj, tak jest. A takie nasze informacje. Będzie challenge, będzie challenge, że potrenujemy, ale serdecznie chciałbym podziękować twojej tutaj społeczności, wariatów, za miłe przyjęcie, też chyba dużo, dużo tutaj widzów masz. Dzięki ci za lekcję, za wyciągniętą pomocną dłoń, bo widzisz, nie zarabiasz na tym, nie? Poświęciłeś swój czas. Mogłeś teraz robić różne fajne rzeczy, a spędziłeś go z Rudym Zakolakiem w tej godzinie. Było dobrze, Rudy Zakolak, myślę, że spędziłem bardzo dobrze czas. Naprawdę bardzo dobrze się bawiłem i jeszcze walniemy więcej. Serio. Walniemy więcej i mam nadzieję, że za tydzień, za dwa albo za miesiąc powiesz, ten gość zanotował progres i powiesz, że jesteś ze mnie dumny, tak? Bo to będzie najważniejsze. To będzie prawda. Jak puchar Grandmastera w szachach. Dokładnie. A teraz niestety muszę brutalnie się rozłączyć, bo mam fizjoterapeutę. Tak jak się omawialiśmy. Wracam i cisnę. Dobra. I info na Instagramie będą, bo kiedy będziemy razem ćwiczyć, serduszko dla was. Trzeba tak jeszcze mówię, że na Instagramie, kiedy razem ćwiczymy, albo ewentualnie Twitter będę pisał. Jasne. Albo na tym Discordzie możesz mi też pisać, nie? A tobie to, my to się dogadamy, ja mówię do widowni, nie? Ja też się sam się pewnie będę zgłaszał, więc ten. Dobra, dziękuję ci za lekcję i co? I do zobaczyska. Do zobaczyska. Trzymaj się, dzięki. Do streamka, hejka, cześć. Siema. Heja. No, widzowie. Serio, zajebiście. Ja się mega bawiłem, a wy? Chyba też git, co? Paris Platynow, mega zadymiasz. Nie spodziewałem się, że w ogóle przeachy gra. Robimy challenge, widzowie. Ja bym go wziął pod skórkę i w 2 tygodnie 1000 rankingu. Pamiętajcie też, że to wszystko jest spontan. Ja wczoraj o 1:00 w nocy miałem iść spać. Wleciał Paris w szachy. 1:00 w nocy, ja siedzę z Sadowskim i Rajonem na Discordzie i nagle gram z Parisem w szachy. Także to był przypadek. To też nie było tego w scenariuszu, ale już jest.